Szczęść Boże, Krzysztof Losz, witam w programie Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sasin. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Panie pośle, zacznijmy od ważnej sprawy dzisiejszej. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powołał zespół prokuratorów, który zajmie się wyjaśnieniem sprawy katastrofy smoleńskiej. To oznacza pana zdaniem, nie wiem, jakby prowadzenie śledztwa od nowa, czy uzupełnienie tych materiałów, które są do tej pory zgromadzone? Czego pan by oczekiwał po tym zespole? Chciałoby się powiedzieć, dzięki Bogu wreszcie. Wreszcie podejmowane są działania, które powinny być oczywiste od samego początku. Mieliśmy do czynienia z wydarzeniem nadzwyczajnym, wydarzeniem, które było bez precedensu, więc nie można takiego wydarzenia badać w sposób zupełnie konwencjonalny, czyli po prostu oddać to normalnie prokuraturze i niech sobie tam latami tą sprawę prowadzą. Trochę przypomina się to powiedzenie Włodzimierza Cimoszewicza, byłego premiera, który wtedy powiedział, że państwo polskie bada katastrofę smoleńską jak włamanie do garażu. I rzeczywiście trudno się z tą opinią nie zgodzić. Rzeczywiście od początku taki zespół powinien funkcjonować. Zespół, który będzie wyposażony w nadzwyczajne możliwości działania. Najlepsi prokuratorzy. Prokuratura wojskowa, która prowadziła śledztwo, była w to wyposażona? Okazuje się, że albo woli brakowało, albo instrumentów brakowało do działania. Ponadto to też warto powiedzieć. Nie tylko wina prokuratorów, chociaż na pewno duża wina po ich stronie również była, bo wnikliwości tutaj często brakowało. Przeciąganie pewnych spraw. Ja przypomnę chociażby cały skandal z próbkami pobranymi na miejscu katastrofy, które miały świadczyć o tym, czy też zaprzeczyć tezie, że były tam obecne materiały wybuchowe. Dwukrotne badanie tych próbek, trzymanie ich miesiącami, narażanie na możliwości podmieniania. Więc to wszystko pokazywało, że ta prokuratura działała bardzo nieudolnie, ale z drugiej strony oczywiście nie miała również wsparcia instytucji państwa, bo wiele spraw leżało poza prokuraturą, jak chociażby właśnie te relacje ze stroną rosyjską, które na poziomie prokuratury to było za mało. Trzeba było rzeczywiście nacisku tutaj władz rządowych, a tego brakowało. Władze rządowe jakby umyły ręce, odsunęły tą sprawę od siebie, zrzucając całą odpowiedzialność na prokuraturę wojskową, która stała się takim chłopcem trochę do bicia. Jak mówię, w dużej części zasłużenie. Nie chcę, żeby powstało wrażenie, że bronię tej instytucji. Ale są pewne okoliczności wskazujące, że nie tylko ona była winna. Tak. No tak, że również jakby tutaj duża wina za ten brak wsparcia był po stronie centralnych instytucji państwa, rządu przede wszystkim. Panie pośle, chciałem pana zapytać o pana osobiste doświadczenia, bo pan w momencie katastrofy smoleńskiej był zastępcą szefa kancelarii prezydenta i był pan przesłuchiwany. I jak pan, jako osoba, która mogła coś wnieść do śledztwa, prawda? Miał pan informacje dotyczące organizacji wizyty i tak dalej w Smoleńsku, w Katyniu. Jak pan ocenia to swoje przesłuchanie? Ja byłem przesłuchiwany przez obie prokuratury, czyli przez wojskową i przez cywilną. I muszę powiedzieć, że jeśli chodzi właśnie o to przesłuchanie w prokuraturze wojskowej, to ono było dla mnie zadziwiająco pobieżne. Praktycznie dotyczyło... Nie byli prokuratorzy dociekli. No więc właśnie, praktycznie dotyczyło to tak ogólnie znanych, opisywanych już właściwie w mediach faktów, natomiast rzeczywiście to nie było takie przesłuchanie, które drążyłoby temat. Byłem nawet wtedy trochę tym zdziwiony. Tak, przesłuchanie w prokuraturze cywilnej było nawet bardziej dociekliwe niż to główne właściwie w prokuraturze wojskowej. No właśnie, był pan pytany o sprawy, powiedzmy, takie poufne, o których pan nie mówił w mediach? No bo rozumiem, że to, co pan przekazywał w mediach, co mógł pan przekazać, natomiast to są pewne sprawy, tajemnica służbowa, państwowa. Nie, właściwie to przesłuchanie rzeczywiście głównie koncentrowało się na takim pobieżnym zrelacjonowaniu tego, co działo się już samego 10 kwietnia, bo rzeczywiście byłem tam na miejscu katastrofy i to moje przesłuchanie było w miarę szybko po tym, jak śledztwo zostało wszczęte. Jeszcze w 2010 roku byłem, z tego co pamiętam, przesłuchiwany. I miałem takie wrażenie rzeczywiście, że to przesłuchanie niewiele do tego śledztwa wnosi, bo te pytania były bardzo ogólne, prawda, i jakby nie było jakiejś takiej chęci drążenia, ale już nawet zostawmy to przesłuchanie, bo być może ci prokuratorzy właściwie nie potrzebowali tych informacji ode mnie, ale jak wiemy, dowody często były też dosyć nonszalancko traktowane. O tych próbkach materiałów wybuchowych już wspomniałem, to kluczenie prokuratury wojskowej, to na siłę, próba udowodnienia na siłę, że
że nic takiego nie miało miejsca, czego się tam możemy domyślać, prawda, że jednak ta wersja o wypadku nie jest tą wersją, która w tej chwili jest dla nas wszystkich do przyjęcia w obliczu tych faktów. Jakiś strach tych prokuratorów przed wyjściem gdzieś poza te granice, które zostały nakreślone od pierwszych chwil po katastrofie, gdzie właściwie orzeczono, co się stało i ci prokuratorzy mieli tylko potwierdzić właściwie tą oficjalną wersję. Że... No ona jest niestety w tej sprawie ważna. Prokuratura wojskowa, musimy to też wyraźnie powiedzieć, to jednak w przeciwieństwie do prokuratury cywilnej struktura zhierarchizowana, o niezwykle mocną pozycją również naczelnego prokuratora wojskowego. Pamiętamy postać pana generała Parulskiego, który jakby zaczynał to śledztwo smoleńskie, był zresztą tym, który był tam na miejscu jako jeden z pierwszych przedstawicieli polskiego państwa. I myślę, że jego wpływ tutaj na to, że to śledztwo było takie dosyć pobieżne, nie nastawione tylko i wyłącznie na udowodnienie jednego wątku, czy jednego pomysłu na to, jakie były przyczyny tej katastrofy, ten wpływ był duży. Gdzieś to być może tych prokuratorów po prostu paraliżowało. Pamiętamy zresztą, że ci prokuratorzy, którzy chcieli jakby wychodzić poza te ramy, które zostały nakreślone oficjalną propagandą rządową, tracili możliwość prowadzenia tego śledztwa. No, dobrym przykładem jest pan prokurator Pasionek, który stanął dzisiaj na czele tego zespołu, co mnie bardzo cieszy zresztą, bo to był jeden z tych niewielu prokuratorów, którzy byli dociekliwi w tej sprawie. No, on właśnie za tą dociekliwość został poprzednio od śledztwa smoleńskiego odsunięty, właśnie za to, że próbował pozyskiwać te dowody inne niż tylko te, które miały potwierdzać wersję o wypadku. Ta dociekliwość powinna być pozytywna dla pracy prokuratorów. No, czy w ogóle dociekliwość jest pozytywną cechą każdego prokuratora i ona powinna charakteryzować każdego prokuratora. No, taka jest jego rola. On powinien rzeczywiście drążyć temat, szukać możliwości wyjaśnienia sprawy do końca. I mam nadzieję, jestem przekonany, że pan minister Ziobro właśnie tymi kryteriami kierował się również, dobierając tych prokuratorów do tego specjalnego zespołu, którzy, zapytał pan na początku, może rzeczywiście udzielę w tym długim bardzo już wstępie odpowiedzi na to pytanie, którzy muszą niejako to śledztwo trochę od początku zacząć. No właśnie, czyli to nie jest tak, że tylko powiedzmy będą bazowali na dokumentach, pana zdaniem, na dokumentach, które już mają w ręku, ale w zasadzie to, co mają, powinno być podstawą do przesłuchania od nowa i różnych osób, zebrania dowodów jeszcze? Na pewno na początku musi to być przeanalizowanie tego wszystkiego, co zostało dotychczas zebrane. Co do tego nie ma wątpliwości. Zresztą taką zapowiedź już usłyszeliśmy, że zacznie się od audytu śledztwa, prawda? Czyli od tego wszystkiego, co ustalono, sprawdzenia, czy te wszystkie dowody, które były możliwe do uzyskania, zostały rzeczywiście uzyskane, czy przesłuchania świadków były wyczerpujące, czy przesłuchano wszystkich świadków, bo przecież tego też do końca nie wiemy, i czy wszystkie wątki w tej sprawie były należycie prowadzone. I dopiero myślę po tym audycie, który chciałoby się, żeby jak najszybciej jednak miał swój finał, będą jakieś wnioski, które będą pokazywały, w którym kierunku to śledztwo powinno pójść. Ja jestem absolutnie przekonany, że nawet w dalszym ciągu, nie mając dostępu do tych podstawowych dowodów w sprawie, bo przecież nic się tu nie zmieniło, w dalszym ciągu wrak jest w Rosji, w dalszym ciągu oryginały czarnych skrzynek są w Rosji i mimo starań, które rząd Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie prowadzi, myślę, że za zaszłość 6 już prawie lat jest tak wielka, że będzie bardzo trudno dzisiaj te dowody Rosjanom wyrwać. Czy w ogóle pana zdaniem Rosjanie mają wolę, żeby rozmawiać o zwrocie tych dowodów? Na pewno nie. To na pewno takiej woli nie ma, co nie znaczy, że nie należy wszystkich dróg wykorzystać, które by do tego miały doprowadzić. No, Rosjanie ewidentnie mają w tej sprawie coś do ukrycia. Nie chcą, żeby dowody wróciły do Polski. I niestety, muszę powiedzieć, dzisiaj w pewnym sensie prawo jest w swojej stronie, bo przypomnijmy, że to prawo dał im nie kto inny jak polski rząd. No, ówczesny minister spraw wewnętrznych Jerzy Miller, który jako przedstawiciel rządu pojechał do Moskwy i podpisał memorandum, z którego wynika, że chociażby wrak samolotu ma się znajdować w Rosji aż do zakończenia sprawy, procesu sądowego w tej sprawie. Procesu, który przecież jeszcze się nawet nie zaczął, bo... Ach, to oskarżenie nie ma. Nawet właśnie, nie wiadomo kiedy w ogóle się zacznie. Wiemy, że ile lat była sprawa Katynia w Rosji badana i właściwie w dalszym ciągu nie jest zakończona. I tak samo może być z tą sprawą, więc tak naprawdę dano Rosjanom do ręki, poprzedni rząd Donalda Tuska, a w jego imieniu minister Miller, dał Rosjanom do ręki Glejt, który pozwala im dzisiaj mówić, że zgodnie z wszelkimi procedurami ten wrak powinien być w nieskończoność przetrzymywany w Rosji. To nie ułatwia nam dzisiaj zadania. No, mamy ten bagaż 6 lat. Gdybyśmy mogli od początku tą sprawę badać po swojemu, to pewnie dzisiaj takich problemów by nie było. No, ale niestety
przychodzimy po 6 latach rządów Platformy, w tym sensie katastrofy smoleńskiej, bo rządy trwały 8 lat, ale 6 lat od Smoleńska i musimy się z tym uporać. No dlatego śledztwo od nowa trzeba również zaczynać, bo tak jak ono było prowadzone, właściwie nie da się go w ten sposób kontynuować. Panie pośle, a czy ten zespół prokuratorów, on może też znaleźć, czy powinien oceniać właśnie prowadzenie śledztwa, czy raczej to już powinno być zadanie innej grupy prokuratorów, bo tutaj teoretycznie możemy sobie wyobrazić sytuację, że te różne zaniedbania, o których Pan wspomniał, niektórych, mogłyby, czy mogą podpadać pod paragraf, któryś paragraf kodeksu karnego. Wcześniej nikt sobie nie zadawał tego trudu, a czy wyobraża Pan sobie taką sytuację? Tak, oczywiście sobie wyobrażam. Znaczy, jeśli ci prokuratorzy natknęliby się na jakiekolwiek przesłanki, które świadczyłyby o tym, że ktoś celowo chciał utrudnić to śledztwo, znaczy celowo to śledztwo prowadził w ten sposób, żeby zataić pewne okoliczności, czyli nie wziąć pod uwagę pewnych dowodów, czy kierować to śledztwo na jakieś tory, które były torami fałszywymi, czyli z góry, bo wiadomo, że to jest tor fałszywy, mający odwrócić uwagę od rzeczywistych przesłanek, rzeczywistych przyczyn tej tragedii, no to konsekwencje muszą tutaj być prawne, bardzo surowe i myślę, że ta grupa prokuratorów, no właśnie również robiąc tą analizę dotychczasowego śledztwa, robiąc ten audyt dotychczasowego śledztwa, ona będzie się opierała nie tylko na analizie dowodów, czy będzie robiła nie tylko analizę dowodów, które mają dać nam odpowiedź, co stało się 10 kwietnia w Smoleńsku, ale również pod tym kątem oceni pracę swoich poprzedników. No tutaj nie może być inaczej. Ja muszę powiedzieć, że kiedy dzisiaj słyszę głosy o tym, jak wybitnymi fachowcami byli ci prokuratorzy, dotychczas tą pracę, to śledztwo prowadzili. I takie załamywanie rąk nad tym, że zostali od tego śledztwa odsunięci i skierowani do innych zadań w wojsku, mam na myśli prokuratorów wojskowych, którzy konkretnie już się tą sprawą zajmowali, no to nie mogę uwierzyć, że w ogóle takie głosy się mogą pojawiać. No jednak przy tak skandalicznie prowadzonym śledztwie, gdzie przez 6 lat nie mamy właściwie zbliżenia się nawet do końca tego śledztwa. Śledztwo wielokrotnie przedłużane, wielokrotnie... No teraz to już wiadomo, że zapadła decyzja, że października przedłużone. No tak, no z drugiej strony kompromitacje, no liczne kompromitacje jednak tej prokuratury wojskowej. I zresztą to, co mówię, nie tylko wychodziło z kręgu mojego środowiska politycznego, nie tylko z kręgów Prawa i Sprawiedliwości, ale również przypominam sobie polityków Platformy Obywatelskiej, samego Donalda Tuska, który mówił o tym, że to śledztwo jest prowadzone skandalicznie. No to ktoś za to odpowiedzialność ponieść przecież musi. To nie tylko taką odpowiedzialność, że zostaje skierowany do innego garnizonu, bo to jest normalne, to nie jest żadna kara, to jest coś, co licznych oficerów Wojska Polskiego padają dotyczy. Komentarze, że tu minister Macierewicz dokonał, można powiedzieć, pewnej zemsty na prokuratorach. Absolutnie nie można mówić o zemście, raczej o realnej ocenie ich dokonań, ich dorobku. No, została podjęta taka decyzja, ponieważ uznano, w moim odczuciu słusznie, że ci prokuratorzy nie dają rękojmi dobrego wykonywania funkcji prokuratora w sytuacji, kiedy taka zaszłość i takie doświadczenia z tego śledztwa wszyscy mogliśmy obserwować. Ci prokuratorzy są przede wszystkim żołnierzami również i minister obrony narodowej ma prawo dysponować nimi w ramach sił zbrojnych i to była normalne posunięcie, no, szczególnie w sytuacji, kiedy przypomnijmy, Naczelna Prokuratura Wojskowa została zlikwidowana. Przecież po to jest reforma, między innymi ta reforma została przeprowadzona prokuratury, że ta prokuratura wojskowa została włączona do prokuratury powszechnej, będzie stanowiła jeden z pionów tej powszechnej prokuratury. Pionów, który, jestem o tym głęboko przekonany, będzie znacznie mniej liczny niż prokuratura wojskowa, która była jakąś wielką instytucją, w której na głowę prokuratora jednego przypadało 10-krotnie mniej spraw niż w prokuraturze cywilnej. Nie ma potrzeby, żeby tak wielu prokuratorów dzisiaj dalej zajmowało się sprawami dotyczącymi sił zbrojnych, więc w naturalny sposób część z tych prokuratorów dotychczasowych, oficerów będących prokuratorami, musi zająć się czym innym, musi znaleźć inne zajęcie w wojsku albo też poza wojskiem. No i konsekwencją tego również jest to, że część z tych prokuratorów będzie przesuwana do innych garnizonów, a że są przesuwani akurat ci konkretni prokuratorzy, no to już jest kwestia oceny tego, jak pracowali, jak się sprawdzili jako prokuratorzy. Myślę, że minister Macierewicz słusznie tutaj ocenił, że to nie są prokuratorzy, którzy bardzo dobrze wykonywali swoje obowiązki, stąd poszukiwanie dla nich innego zajęcia w wojsku. Ale jak mówię, to jest normalna praktyka w siłach zbrojnych. Jeśli ktoś decyduje się iść do wojska i być oficerem, to musi się liczyć z tym, że po pierwsze musi wykonywać rozkazy swoich przełożonych, w tym cywilnego nadzorcy armii, czyli ministra obrony
narodowej, bo cywilny nadzór nad wojskiem to jest coś, co jest w państwie demokratycznym pewnym standardem i tutaj, czy się minister podoba, czy nie, trzeba jego rozkazy wykonywać. I po drugie, że jak się idzie do wojska, to nie ma się zapewnienia stałego miejsca pracy i najlepiej w jakimś ciepłym urzędzie, gdzie można przyjść od 8 do 16, odwalić swoją robotę, a potem się cieszyć normalnie takim życiem jak każdy cywil, tylko zarabiać trochę więcej. No nie, to również jest godzenie się na to, że można się znaleźć nagle w innym garnizonie, tam gdzie jest akurat potrzeba, bo przecież całe siły zbrojne nie są skoncentrowane tylko i wyłącznie w stolicy. Panie pośle, chciałem jeszcze kilka minut poświęcić innemu tematowi. On trochę, że tak powiem, dzisiaj był może nie eksponowany w mediach, aczkolwiek z powodu tego fałszywego alarmu w sądzie w Gdańsku trochę więcej uwagi się poświęcało. Chodzi mi o proces, przepraszam, Amber Gold. Jak pan ocenia, czy ten proces, on pokaże mechanizmy funkcjonowania Amber Gold, bo tutaj mówi się generalnie o tym tle finansowym, o tym oszustwie wielkim, ale jakby zapomina się o tym tle politycznym. Proces może to tło polityczne pokazać, czy raczej nie? Mam nadzieję, że pokaże, bo to jest też niezwykle ważne, bo to, jak wyglądał mechanizm oszustwa finansowego, to my mniej więcej wiemy. I to za niego odpowiada również wiemy, prawda? Właściwie ten proces ma udowodnić coś, co właściwie opinia publiczna miała okazję już poznać, bo na ten temat wiele napisano i powiedziano. Dużo ciekawsze, myślę, dla opinii publicznej jest dzisiaj udzielenie odpowiedzi na pytanie, jak to było możliwe, żeby teoretycznie w państwie prawa, chociaż jak się okazuje, teoretycznym państwie prawa, tutaj trzeba przyznać byłemu ministrowi spraw wewnętrznych Bartłomiejowi Sienkiewiczowi, że trafnie chyba ocenił Polskę pod rządami Platformy Obywatelskiej jako państwo teoretyczne. Jak w takim państwie, które okazało się teoretyczne, było to możliwe, żeby przez tak długi okres czasu działała instytucja, która właściwie z góry zakładała oszustwo u boku instytucji państwa, które miały dbać o to, żeby takie sytuacje się nie zdarzały. Nadzór finansowy, prokuratura, która była, jak wiemy, również w tej sprawie była zawiadamiana, no i przede wszystkim cały aparat skarbowy, który dziwnym trafem tutaj nie interesował się tym, że miliony złotych wpływają, są ogromne dochody, a jednocześnie nie ma żadnych podatków. Znaczy, na ławie oskarżonych siedzi pan Marcin P., jego żona. No właśnie. Kto? Powinien jeszcze. No właśnie, może nazwisk, nie trudno podać nazwiska, ale rozumiem, że ta ława oskarżonych powinna być dużo szersza. Znaczy, powinna być dużo szersza, bo powinni na niej zasiąść ci, dzięki którym ten proceder, który państwo P prowadzili, był możliwy, a on nie byłby możliwy bez przychylności czy zamykania oczu przez właśnie instytucje państwowe powołane do tego, żeby pilnować przestrzegania prawa. Ale to były instytucje państwowe tylko na Pomorzu, czy raczej i w Warszawie? No ja myślę, że to było tak, że ten parasol polityczny, który był nad Amber Gold, a on był związany z tym, że czołowi politycy Platformy Obywatelskiej mieli różnego rodzaju powiązania z tą firmą. No, czy trzeba przypominać syna premiera Donalda Tuska, który znalazł zatrudnienie w Amber Gold, czy przypominać polityków Platformy Obywatelskiej z prezydentem Gdańska, panem Adamowiczem, wpływowym politykiem Platformy Obywatelskiej, którzy ciągnęli ten samolot OLT Express na gdańskim lotnisku. No to pokazuje, że tam były po prostu bardzo bliskie związki z władzą. I takie bliskie związki z władzą pod rządami Platformy Obywatelskiej gwarantowały bezkarność, gwarantowały to, że można robić oszustwo na dużą skalę i nikt się tym nie będzie interesował. Aż do momentu, kiedy się oszustwo skończy, no bo tak jak się skończyło tutaj wybuchem wielkiego skandalu finansowego. Bo nie było pieniędzy tak, i ogromnymi stratami. Stratami przecież, które ponieśli obywatele. Obywatele, którzy mieli prawo oczekiwać od państwa, że będzie ich w tej sytuacji chroniło. A boi się pan, czy obawia się pan lawiny też pozwów sądowych przeciwko skarbowi państwa, bo po zakończeniu tego procesu on może potrwać długo, to jest inna sprawa, no ale jeżeli zostanie stwierdzony właśnie mechanizm potwierdzony tego oszustwa, no to ludzie mogą uznać pokrzywdzeni, no bo na pewno nie dostaną odszkodowań z majątku upadłego Amber Gold, to już wiadomo. Po prostu skierują pozwy przeciwko skarbowi państwa, no bo tu mówimy o rządach Platformy, no ale to nie ma znaczenia, prawda, dla wymiaru sprawiedliwości, po prostu instytucje państwowe zawiodły. Musimy się liczyć z lawiną pozwów cywilnych? Absolutnie musimy się z tym liczyć, zresztą takie zapowiedzi się pojawiają w przestrzeni publicznej, bo państwo ewidentnie tutaj zawiodło i może się okazać, że my wszyscy znowu jako obywatele, tak? Polscy, którzy płacą podatki, zapłacimy za to właśnie, że za czasów poprzedniego rządu
Ale no nie ma to znaczenia. Polska jakby jest ciągłość i Polska jest jedna. Za czasu poprzedniego rządu no, przymykano oko powiedzmy bardzo wyraźnie, z przyczyn politycznych, z przyczyn powiązań polityków Platformy Obywatelskiej z Amber Gold na proceder, który tam się dzieje. A Marcin P. coś powie na ten temat, czy raczej będzie milczał? No, dzisiaj widzieliśmy Marcina P. na sali sądowej, który mówił, że odmawia składania jakichkolwiek zeznań i odmawia również odpowiedzi na pytania, nawet pytania swojego obrońcy. No to może pokazywać, że w dalszym ciągu być może jakiś nacisk na niego jest wywierany, albo w dalszym ciągu liczy na to, że jego polityczni protektorzy, ludzie, którzy chronili go wtedy, kiedy stał na czele Amber Gold, być może w jakiś sposób również z tej opresji go dzisiaj uratują. I taka zmowa milczenia może właśnie taką jego nadzieję oznaczać. No, mam nadzieję, że jak proces będzie się rozwijał i jak będzie widział, że ta sprawiedliwość jednak jego dosięgnie, że być może będzie również bardziej skory do tego, żeby powiedzieć, jak wyglądał ten mechanizm, którego nasze oczy dojrzeć nie mogły, jakie było źródło powstania tego problemu i jak mogło się dziać tak, że ten parasol ochronny był tak niezwykle skuteczny. No zobaczymy. Proces dopiero się zaczął, potrwa na pewno jeszcze wiele miesięcy, jak nie lat. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Przypomnę, naszym gościem był pan poseł Jacek Sasin, Prawo i Sprawiedliwość. Państwu dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże.